jestem w dobrej dyspozycji, czułam się wspaniale. Pech chciał, że jestem czwartą Polką, która niestety nie mogła, ani czasowo się nie łapałam, ani nie mogłabym startować tej dwunastce, która już jest w półfinale. Co swoją drogą chcę zobaczyć, jest bardzo niesprawiedliwe, nie fair. Nie powinny być takie zasady, że są jacykolwiek zawodnicy forowani, bo tak to moglibyśmy wyłonić od razu ósemkę najlepszych z listy. Niech sobie biegają finał, po co robić eliminację. Więc czuję się trochę poszkodowana, ale mimo tego podołałam, zrobiłam swoje zadanie. Mam nadzieję, że jutro się uda, powiedz, jeszcze lepiej, mimo że jest bardzo właśnie mało czasu. Już jeden bieg mam w nogach, mam krótki czas na regenerację, ale razem z fizjoterapeutami zrobimy co w mojej ich mocy, żebym jutro była ponownie przygotowana na szybki bieg. No poziom tych mistrzostw jest już wysoki, że generalnie poziom 400 metrów jest bardzo wysoki w tym roku na świecie, w Europie i w Polsce. Przede wszystkim w Polsce, bo to już jest światowy poziom. Faktycznie przed biegiem dzisiaj mówiłam mojemu mężowi i mojej mamie, że jakbym dzisiaj w eliminacjach pobiegła 50 sekund, to bym się popłakała i tak naprawdę nawet mogłabym nie wejść do półfinału albo powiedz w półfinale 53 i to już bym miała w nosie. Mam po prostu się cieszyła tym, że dokonałam czegoś, o czym pragnęłam przez całą swoją karierę. To był mój cel. Chociaż jak biegłam, to nie myślałam. Nie, dobra, na końcu już myślałam o tym. Jak ścigałam się z Francuską, mówię, a nie odpuszczę jej, cisnę dalej do końca, bo zależy mi na pierwszym miejscu i potem gdzieś z tyłu głowy, no może się uda życiówka, przecież tak luźno, fajnie się biegnie. No i zobaczyłam czas i z jednej strony, jest, super, a z drugiej, już tak blisko to 50. To jest taki kamień z serca, albo jak przeczytałam dzisiaj, cały gruz serca mi spadł. I myślę też trenerom naszym i sztafecie, że to jest z nami ta dyspozycja, ten zadzior, ten pazur. To, że ja dzisiaj tak pobiegłam, to jest rewelacja. To, że dziewczyny tak szybko pobiegły, myśleli, że święty się jutro poprawi. I co też jest wyjątkowe, mamy cztery dziewczyny w półfinale. Więc dwie Polki będą w jednej serii.